pandemia nie odpuszcza. Wciąż rekordowo wzrasta ilość osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Jak zapowiedzieli parlamentarzyści podczas konferencji prasowej, liczba łóżek w szpitalu tymczasowym w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zostanie zwiększona, ponieważ tego typu lecznice są potrzebne. Ten szpital również dzisiaj, na tym szpitalu funkcjonuje około 200 łóżek. Spodziewam się, że dzisiejszą decyzją ministra zostanie powiększony o kolejne 100 łóżek i kolejne łóżka respiratorowe dodatkowo, bo te łóżka tu są. Ta aparatura tu jest, tylko wymaga to określonych decyzji, jak się poszerzamy. Posłowie PiS przyznali, że utworzenie lecznicy pochłonęło 45 milionów złotych, a od otwarcia hospitalizowano tam już 477 osób. Zwracam również uwagę na to, iż w sytuacji tutaj tego tu i teraz Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Szpitala Tymczasowego ta baza infrastruktury będzie, tak jak zasygnalizowałem, powiększona, dlatego że ta sytuacja jest coraz bardziej dynamiczna i z naszej strony możemy po raz wtóry apelować o jedność działań, o wspólnotę po prostu tego celu, o miliony ludzkich, indywidualnych zachowań chroniących lepiej nasze życie i zdrowie po to, aby te szpitale tymczasowe, tak jak ten w Katowicach i wielu innych miastach w Polsce, nie były non-stop zapełniane. Bolesław Piecha wraz z Jerzym Polaczkiem podczas konferencji przekonywali, że szpitale tymczasowe w Polsce są potrzebne. Szpitale tymczasowe są w Polsce odpowiedzią na potrzeby ograniczenia ryzyka lepiej chroniącego życie i zdrowie tysięcy chorych, którzy w tej trzeciej fali epidemii mogą potencjalnie być pacjentami w tego rodzaju obiektach tymczasowych, na których wydano pieniądze publiczne i słusznie, że tutaj ze strony rządowej takie wielosetmilionowe wydatki zostały dedykowane nie tylko na Śląsku, ale w wielu innych miastach wojewódzkich w Polsce, w tym również w Warszawie. Warto dodać, że tymczasowa lecznica w Międzynarodowym Centrum Kongresowym działa pod banderą szpitala MSWiA w Katowicach. Miejsce to stworzono, by można było w nim przyjąć 500 pacjentów, w tym 100 na tzw. łóżkach respiratorowych.